Witajcie, dzień dobry moi kochani. Ponownie witam z Piły, z ośrodka Monar, tak? Monar, Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, ale to jest to ośrodek monarowski. Przedstawiam Wam Anię. Była już Alicja. Alicja się stresowała, Ania mówi, że też się stresuje. To jest dobrze, że wiesz, podobno jest... Stresujemy się oboje bardzo. Podobno jest dobrze mówić o tym. Wiesz, jak ja z kimś przeprowadzałem wywiad, ale teraz już na poważnie, nie śmiej się. Ta osoba była strasznie zestresowana i on w trakcie wywiadu powiedział, ale się stresuje. I to mu pomogło. Tak, rozładowuje takie napięcie. Mówienie w ogóle. No, pomogło mu. Wiecie, że tak naprawdę my żeśmy przygotowali te kartki i w dupie z tymi kartkami żeśmy je położyli, one gdzieś tam latają. O, tak, właśnie, druga właśnie. Latają, bo to bez sensu by było. Uznaliśmy, że lecimy po prostu na spontanie. Na spontanie. Dobrze, to zaczynamy. No powiedz, jestem zestresowany. Teraz ty. Ja też jestem zestresowana, może tego nie widać, bo to jest kamienna moja twarz, ale jestem bardzo zestresowana, bo myślę, że jest to przede wszystkim ważny temat, ważny przekaz. No i młodzi ludzie są ważni, tak? Bo przed nimi całe życie, więc no jest to dla nas rola ważna, jaką pełnimy i ta treść przede wszystkim, którą ty przekazujesz widzom i chcesz przekazać widzom, rodzicom, też dzieciakom, jest cenną treścią. Tak, jak już powiedziałaś ważne, to jak ważne jest, o czym my to rozmawialiśmy? Bo to o relacji młodego człowieka z dorosłym. Czyli rodzica z dorosłym, może tak, w tym okresie adolescencji, czyli nic innego jak okres dojrzewania, tak? No już rodzice przestają być autorytetem dla swojego dziecka. Dziecko szuka na zewnątrz. Ono chce przynależeć do grupy rówieśniczej. Ono potrzebuje świata zewnętrznego. No i często w gabinecie, tak, słyszę, że ta relacja nam się pogorszyła. Dziecko dojrzewa. I też dojrzewa i okres adolescencji też charakteryzuje się tym, że dziecko eksperymentuje w tym okresie, tak? Więc to też zaraz do tego jak gdyby wrócę, ale w świecie, w życiu jest tak, że ten młody człowiek i tak musi się nauczyć tej relacji z dorosłym. Czy to będzie rodzic, tak? Czy to będzie ktoś na zewnątrz? Ale musi się nauczyć współorganizować, współpracować, tak, współtworzyć. Ten dorosły jest mu potrzebny w życiu, tak? Ważną rolę też będzie pełnić. No my jako terapeuci wchodzimy w taką pierwszą rolę korygującą. Często też mówię na społecznościach i w terapii indywidualnej podkreślam, że my też jesteśmy pierwszym bezpiecznym miejscem dla tych dzieciaków, pierwszymi bezpiecznymi dorosłymi, tak? Często dzieciaki przyjeżdżają do nas nie z domów, ale też z ośrodków, gdzie nie mają zupełnie wzorców, gdzie niestety wcześniejsze ich domy były pełne destrukcji, przemocy, tak, alkoholu, no możemy tutaj wymieniać, więc te wzorce nie były prawidłowe. Więc ta nasza pierwsza rola korygująca terapeutów jest bardzo kluczowa. Kluczowe jest nawiązanie relacji z młodym człowiekiem. Co za tym idzie? Poczucia bezpieczeństwa, tak? Wchodzimy w rolę takiego mentora trochę życiowego i to my ich uczymy, jak wchodzić w dalszą relację. My słuchamy, my nie oceniamy, bo często ten młody człowiek po prostu jest oceniany. On się boi powiedzieć, on boi się wyrazić, tak? W domu, no bo nie czuje się wysłuchany. My głównie tu pracujemy też na informacji zwrotnej, więc zachęcamy do mówienia. My bierzemy pod uwagę to, co ten człowiek myśli, młody człowiek myśli i czuje, tak? Więc to jest na pewno dla wielu z nich nowość. To, co jest ważne i co staramy się tworzyć i utrzymywać na tyle, ile się da, nie skupiamy się, bo to nie tylko młody człowiek jest poddany procesowi leczenia, tak?
tutaj cały system rodziny musi zdrowieć, bo co z tego, że dziecko ukończy u nas terapię, wyjdzie z zasobami, jeżeli wróci do swojego domu, w którym nic się nie zmienia, tak? Dlatego my w ośrodku Kadra bardzo duży nakład mamy na współpracę, na pracę systemową, na kontakty dzieciaków z rodzicami. Co tydzień mogą rozmawiać telefonicznie, w dalszych etapach już pojawiają się odwiedziny, pojawiają się przepustki do domu, żeby nauczyć obie strony relacji. Więc myślę, że to jest takie kluczowe, bo często rodzice mówią, że nie umieją dotrzeć do młodego człowieka. Jestem też mamą i nastolatki, więc wiem, że jest to trudne, tak? I też wiem sama, że ja nie jestem wzorcem dla niej. Będzie to, stanie się tym wzorcem inny dorosły, tak? Którego przekaz dotrze. Ale dawajmy po prostu, ja taka rada dla rodziców, nie oceniajmy, słuchajmy, bądźmy, pomagajmy. Towarzyszmy temu dziecku w tej drodze, bo przed nim całe życie, piękne życie. No ja kiedyś to słyszałem, że słuchać, słuchać, jeszcze raz słuchać, ale no dobrze, to teraz mówisz do taty, dwójki dzieci, nie? Diabły, no chodzące małe diabły, kocham was, kocham, wy będziecie to kiedyś oglądać, I love you. Iga kłóci się z Wiktorem, wiesz, jest awantura, ale u nas są, wiesz, u nas jak jest awantura, to jest awantura, nie tam jakieś, wiesz, to kurwa, to musi być, tam muszą być pioruny. To ja powinienem się wtrącać, czy poczekać, aż ona się wyciszy? Tylko, że oni na przykład się wyzywają, biją, to ja wyganiam, no tam staram się wygonić jednego do pokoju, drugiego i wiesz, i mordę, zaraz im telefony zabiorą, a nie tatuś, nie tatuś. Telefonów nie, zawsze się śmieję, że telefon, jeżeli dajemy, to nie zabierajmy. Ale zabieram na godzinę, dwie chciałbym o tym powiedzieć. Czy powinienem poczekać, aż Iga się wyciszy? I... A kto głównie zaczyna ten konflikt? Kto tutaj różnie, jest taki nie, temperamentny? Nie wiem, my się wszyscy czasami nakręcamy. Jesteście włoską rodziną. Nakręcamy się, no. No my jeszcze nie wyszliśmy, a już jesteśmy nakręceni. Znaczy sami do sklepu wchodzimy, to wiedzą, że to my przyszliśmy. No. Czyli widzisz, no ty wizerunkowo jesteś bardzo wyrazisty, jestem wyrazista, więc też tworzę włoską rodzinę. Oczywiście bez przemocy, bo my się bardzo kochamy, tak? No. Ale czasami rzeczywiście danie takiej przestrzeni na to, żeby się, ja to nazywam, wystrzelać, tak? I wtedy po prostu schodzi napięcie. I wtedy jest przestrzeń do normalnej rozmowy, tak? Ewentualnie do wytłumaczenia, co było dobre, co było niedobre, nie? Oczywiście w momencie, kiedy lecą, nie wiem... Ale okej, okay. Przepraszam, nie powinienem wchodzić w słowo, ale taki już jestem. Ale jak powtarzasz cały czas, nie wyzywaj go od takich. I ona wie, że to jest niedobre, a ona i tak to powtarza. To co ja mam zrobić? Powiesić na nogi, nogami? Absolutnie. Czy na grochu może bym wymyślił, co? Absolutnie. Klęczenie na grochu. Nie, absolutnie, nie? Absolutnie. Nie dociążeniowo. To jak mam dotrzeć? To jak mam dotrzeć? No, no proszę masz... pani. A rozmową? A nie w trakcie. Wysłuchaniem. Dlaczego? Dlaczego te wyzwiska? Co jej to daje? Jej albo jemu, bo, albo jemu, bo on dokładnie też nie jest ten. No ja mówię, no ja nie mówię, a w że oni się wieku cały... masz dzieci? Nie, Iga 14, Wiktor 7. To jest ten wiek taki, no, że trzeba słuchać. Trudna rola starszej siostry też. Tak, tylko że ja jej mówię na swoim przykładzie, to ostatnio głupio właśnie powiedziałem, ale taka jest rzeczywistość. Szara rzeczywistość, ja mówię, Iga, mnie siostra też wkurzała, ale jak ja podrosłem, chociaż było tylko rok różnicy, to ja i tak wlałem. Ja mówię, a Wiktor ci nie będzie dłużny. Czyli też ważne może skierować tą jej rolę właśnie trochę w tą odpowiedzialność, że to on będzie bierze z niej przykład, tak? A, że ona to jest tak, tak w tą stronę, no, nie? Mówię, tak. Dokładnie, że tak ważna jest ta relacja, bo rodzeństwo na tym etapie będzie kosa, tak? Już nazywajmy kolokwialnie. Ale później będą się wspierać, oni będą razem,
zaraz, no teraz jest różnica, mówisz 14, no i 7, no to spora, 7 lat, tak? Więc trochę czasu też potrzeba na to, żeby oni na takim równym poziomie siebie traktowali, nie? Ja jej to mówię, wiem, że to jest też, nie wiem, czy to jest dobre, ale ja mówię, Iga, takie jest życie. Nas kiedyś nie będzie, mnie i mamy, wy macie się kochać. I co słyszysz wtedy od swojej córki? Nic. Nie wiem, czy coś słyszę. Tak samo jak wczoraj byliśmy u babci i ten. No i babcia, no babcia sama mieszka, z córką, nie? I ja mówiłem do nich, jak wyszliśmy od babci, mówię, nie zostawcie mnie nigdy, jak będę stary. Oni się tak na mnie patrzą. Ja mówię, my teraz się wami opiekujemy, zaopiekujcie się nami. I leżałem w łóżku już z synem wczoraj, bo oczywiście Iga musiała spać w drugim pokoju, ale ja mówię do syna, pamiętasz, co ci powiedziałem? Tak, tato, pamiętam. Ciekawe, czy on to zapamięta, wiesz? Zapamięta. No. To są słowa, myślę... Ja nie używałem na co dzień, nie używam takich słów. Ja wczoraj to powiedziałem. Ja mówię, proszę was, w moim imieniu i ale mamy, też nie zostawiajcie. Przepraszam, że ja tobie przerywam. Nie, dawaj, też dawaj. Warto po jakimś czasie zobaczyć, jak on to zinterpretował, bo czasami jest to zbyt emocjonalne. No i tutaj pojawia się, że nie wiem, może przyjść ta strata, że ciebie nie będzie. Żeby on nie miał takiego poczucia, żeby to się nie przerodziło w coś, czego on się będzie bał. No właśnie. Rozumiesz, czy ja nie? Dokładnie. Ale czy ja nie, wyskoczyłem jak Filip z konopi, bo ja to wczoraj jeszcze powiedziałem do Igi, później jeszcze, ja mówię, Iga, pamiętasz? Tak, pamiętam. Nie, już zapomniałem. Ona głupa pali, bo ona dobrze pamięta, co ja mówię, nie? Co mówimy. I ja mówię, kurczę, mówię, Iga, mówię, ja to powiedziałem w tym kontekście, że teraz my się wami opiekujemy, a wy się nami zaopiekujcie, jakbyśmy byli starzy. I tak, i mówię, i wczoraj to do niej powiedziałem, wiesz, że ja mam duży kontakt z psychologami i terapeutami i ja muszę się zapytać, czy ja dobrze zrobiłem. I właśnie teraz jest okazja, to było wczoraj, ja się pytam ciebie, czy ja nie zrobiłem tym krzywdy. Nie nazywajmy tego krzywdą, tylko warto później jak gdyby też wyprostować, no bo wiesz, u siedmiolatka może się pojawić zaraz lęk przed stratą, tak? Dzieci boją się takich rzeczy, nie? Więc lepiej powiedzieć tutaj, synku, chodziło mi o to, tak? Starość, nie? Ja jestem, ja będę. Nie? Nie, no to jak też to podkreślam do swoich widzów, że ja, Iga skończyła 7 lat, był taki moment, że ja do niej mówię, pamiętaj, że ja jestem, możesz zawsze z czymś, czymkolwiek, no z wszystkim, czy zrobisz źle, czy dobrze, zawsze możesz do mnie przyjść. Właśnie to jest to poczucie bezpieczeństwa, my je dajemy i wiedzą, dzieciaki wtedy wiedzą, no mają wybór, one mogą skorzystać, nie skorzystać, ale w momencie, kiedy my dorośli podkreślamy, towarzyszymy w jakiś sposób im, tak? Czyli no nawet jeżeli jesteśmy odpychani, ale to poczucie przynależności, bezpieczeństwa, to co jest podstawą i co bez tego nie ruszy dalej młody człowiek w życie dorosłe, to jest szansa, że my jak gdyby będziemy w stanie zahamować, zapobiec albo dowiemy się od tego dziecka, że dzieje się coś niedobrego, że ono przyjdzie do nas o tą pomoc. Nie, to jest duże po prostu prawdopodobieństwo. To się szybko sprawdziło, bo za tam, nie wiem, miesiąc czy dwa, ona mi tam o jakimś chłopaczku powiedziała, wiesz. Czyli super, nie? I to byłeś ty, tata, tak. Nie? I później zrobiłem tak samo z Wiktorem. 7 lat i mówię, synek, tata nie jest tylko tatą, może być kumplem, może być przyjacielem. Niektórzy może tego nie popierają, że taki luzacki, wiesz, mam kontakt z dziećmi, ale mam to głęboko w dupie. Ale przy tym, z tego co mówisz, wywnioskowałam, że trzymasz te granice, nie? Tak. Które są bardzo ważne. Nie, no trzymam, ale jest to fajne. I ale ja lubię słuchać, jak mamy my się starzy zachowywać wobec dzieci, bo ja się uczę. Ja mówię do Igi, mówię, dziewczyno, ja teraz, bo zaczynam, teraz dopiero zdecydowałem się u siebie na terapię. I ja mówię, ja tam znajdę Wojtusia, a Wojtuś będzie jeszcze lepszy. I tam, Boże, moja córka, wiesz, bekę kręcę z tego, nie? Bo ja chcę być lepszy, ja chcę być jeszcze lepszy, to znaczy lepszy. Ja nie jestem ideałem, bo ja mordę drę, że mnie po ulicy słyszy. Raczej myślę, ale... że nie ma ideałów. No właśnie. Nie. Ale to my nie o mnie tu mieliśmy rozmawiać. Tak, o tych naszych dzieciakach, które są najwspanialsze. Ja podkreślam, staramy się
kadrowo bardzo, żeby to miejsce nie było tylko miejscem, z którym będą, a byłam kiedyś w Monarze, tak, i leczyłam się, ale będzie to też kawał dobrych wspomnień. To będą kontakty, które zostaną z nimi. W chwilach zwątpienia mogą po prostu dzwonić, walić jak w dym, wiesz, my jesteśmy. My jesteśmy też młodym ośrodkiem, więc dopiero pierwszy nasz pacjent będzie kończył 12-miesięczne leczenie, ale jak ja sobie pomyślę, że jego nagle w tej chacie, bo ośrodek nazywamy chatą, nie będzie, to ja po prostu mam syndrom opuszczonego gniazda. To jakby moje dziecko wyprowadzało się z domu. Więc naprawdę te więzi, te relacje są bardzo silne i autentyczne. Nie wiem, co jeszcze jest takie kluczowe do przekazania rodzicom przede wszystkim, bo myślę, że ten odbiór powinien przede wszystkim trafić do rodziców. Często zadają pytanie, jak rozpoznać, tak? Że moje dziecko bierze, tak? Więc tak jak już wcześniej powiedziałam, że ten okres adolescencji to też jest naturalny okres eksperymentowania. No zresztą też byliśmy młodzi i na pewno eksperymentowałaś i ja też eksperymentowałam, tak, pierwsze piwo, pierwszy papieros. Normalne, ale w momencie, kiedy robi się to niebezpieczne, tak, dla młodego człowieka, jak to rozpoznać? Najbardziej niepokojące jest to, że te środki psychoaktywne, alkohol, leki są ogólnodostępne. Nie ma problemu, żeby młody człowiek... No nie ma, akurat nie. Nie, no nie. Może naprawdę, zresztą no, doba internetu, tak? Nie ma problemu z dostępnością. I teraz tak, to jest znowu klucz, do którego wracamy. Ta przynależność do grupy rówieśniczej w okresie adolescencji, tak? Czyli do grupy, która wręcz zachęca do tego. Weź, tu nie ma powstrzymywania, nie? Trochę też się pokolenia zmieniły, więc to trochę inaczej działa. Albo jak nie wezmę, to będę wykluczony z tej grupy rówieśniczej. Też często osamotnienie. Młodzi ludzie bywają osamotnieni. Nie mają relacji z dorosłym w domu, tak? I nie mają relacji z rówieśniczej. I często te substancje powodują, że są odważniejsi, tak? Że dodają im odwagi. Substancje psychoaktywne wpływają głównie, raczej przede wszystkim na układ nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy, więc jakie my możemy, jakie rodzice mogą zauważyć tutaj symptomy u swoich dzieci? No to na pewno ruchowe, tak? Pobudzenie, w drugą stronę obniżenie tego nastroju, jakieś tiki, zmiany na twarzy, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, na pewno źrenice, tak, które są powiększone, marihuana, znowu zaczerwienione białka, popękane białka, no możemy wymieniać, tak, no też jeżeli chodzi o symptomy zażywania różnych leków, no tu już nie będę też aż tak głęboko wchodzić, tak, warto zauważyć, czy dziecko nie mówi do siebie, tak? Czy nie widzi postaci, ale przede wszystkim, co zrobić, jeżeli my zauważymy, że u tego dziecka coś się dzieje, tak? No często też jak odbieramy te telefony, jak przerażeni rodzice do nas dzwonią, co ja mam zrobić? Całe szczęście, no, że jest mnóstwo teraz jak gdyby takich miejsc pomocowych, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, są telefony zaufania, do których ja zachęcam też swoich pacjentów. Jeżeli ty nie ufasz dorosłemu, nie ufasz rodzicom, zadzwoń, tam jesteś anonimowy. To samo rodzic może zrobić, bo często niestety pojawia się, że rodzice wstydzą się, bo to jest wstydliwy temat dla otoczenia, tak? To teraz mnie otoczenie będzie oceniać, bo to świadczy o mnie, że moje dziecko zażywa. Bo u nas jest patologia w domu. Bo u nas tak. Wiesz, te dobre mieszkania, bo u nas jest patologia. Tak. No powiedzą. Tak, tak. Że ośrodek, no to, no nie, no to my musimy powiedzieć, że dziecko wyjechało na wakacje, tak? Tak. No różne historie, natomiast my nie oceniajmy, po prostu bądźmy.
korzystajmy z tych, możemy się udać do poradni, możemy dzwonić do ośrodków. Już nie mówimy o takich sytuacjach, kiedy mocno rodzicowi się to dziecko wymyka spod kontroli. No wtedy większość jednak korzysta z tych nakazów sądowych, tak? Myślę, że rozwiązania są. Słuchać dzieciaków, nie? Słuchać. Tutaj my obserwujemy przede wszystkim coś takiego, że oni przyjeżdżają, my pracujemy na społeczności terapeutycznej. I wiadomo, no na początku nie oczekujemy, że będzie ktoś aktywny na tej społeczności, że będzie opowiadał o sobie, tak? Ale to mówienie jest najtrudniejsze. No bo nie mówiłam, nikt mnie nie słuchał, tak? Mój głos nie był ważny. A właśnie tu o to chodzi. Twój głos jest najważniejszy. To, co ty nam mówisz, jest najważniejsze. Żeby tu trochę to pozmieniać. Że dorosły nie jest z pozycji, wiesz, dorosłe dziecko, nie? I ja wiem najlepiej, jak ty przejdziesz przez życie, nie? Bo młodego człowieka to nie interesuje. On nie jest zainteresowany, co było w 97 albo 80 którymś. To jest tu i teraz, tak? I on nie chce być traktowany, wiesz, w hierarchii. Oczywiście my rodzice musimy stawiać te granice, ale nie pozycjonujmy i nie oceniajmy tych młodych ludzi. Że ja bym tak zrobił, tak? O to ci chodzi? Tak, że na przykład tak. No nie słyszałeś jako dziecko różnych, nie masz takich wpojonych tekstów złota playlista po prostu przekazywana z pokolenia na pokolenie. Chociażby, ja się śmieję, że też się łapię na to, w moim domu panują moje zasady, albo coś, tak, albo szkoła to jest, i szkoła to twój jedyny obowiązek, już słowo obowiązek samo zniechęca, nie? I my powielamy te schematy, które my mieliśmy wpojone, które nasi rodzice mieli wpojone od swoich rodziców i tak z pokolenia na pokolenie. No, ale szkoła to jest obowiązkiem. Niestety. Prawnie jest obowiązkiem, tak? Ale no, jak słyszysz, że coś jest obowiązkiem, to chce ci się to robić? No właśnie. No. Jak będziesz u siebie w domu, to będziesz mógł sobie robić, co ci się spodoba. Tak, tak. To są te złote po prostu playlisty, nie? Które, ja nie mówię, ja też się na tym łapię, nie? Jak wypowiadam to po prostu jest nagle, rozumiesz, takie... Co ty robisz, nie? Ja nie, no ja ostatnio powiedziałem, mam nadzieję, że 18 lat będziesz miała już, pójdzie stąd w cholerę. Ale to ja już zacząłem się śmiać, bo my i tak wynajmujemy mieszkanie, my nawet nie mamy swojego. Ale ja im cały czas wpajam, że jak oni będą mieli po 18 lat, to będą wybitnymi sportowcami, wpajam. Ja mówię to z czystego serducha, bo my nie puszczamy dzieciaki na siłę w piłkę, one same tam biegną, a my biegniemy za nimi. Super. No i ten, i ja mówię, no chyba już zaczniesz zarabiać jakieś konkretne pieniądze. Wiesz, tak rozmawiam z dziećmi. No dawaj, no, mi się dobrze ciebie słucha. Co chciałabyś jeszcze powiedzieć? Pytaj. Powiedz mi. No dobrze. Tak, tylko nie terapeutycznie teraz odnośnie swoich dzieci, bo nie, to mnie najbardziej stresuje, że ci po prostu powiem. A już nie, no nie. A jak ja zadam ci pytanie, no jesteś jak u nas, ty mi? Mogę? No jak jako, chcesz, to dajesz. Tak, bo no. Zaprosiliśmy, no przyjechałaś do naszej chaty. Jak ty się tu czujesz? Jesteśmy wśród naszych kóz. Zajebiście się tu czuję. No mówię ci, widzisz, byłem umówiony z dziećmi nad jezioro, a przełożyłem. Jednak to przełożyłem, bo chciałem zostać. Bo chcę... Ja nie miałem w planach ciebie, tak? Ciebie. Brzmi jak brzmi, no, ale tak. Ale no tak wyszło. Miał być pan, z którym się umówiłem, pan dyrektor, ale przełożył plany. No to dobrze, no to przyjechałem, dostałem informację, że będzie Alicja. I Bartosz, z Bartoszem. No ale mówię, kurczę, jak już jestem, jest fajnie, jest miło i jaram się jeszcze, że zaraz, wiesz, pogadam z tymi dziećmi. To będzie mój pierwszy taki na żywo, super, wiesz, występ. Wiesz. I to najbardziej chwyta za serducho. Wiesz, mieliśmy taki, opowiem ci, jakieś spotkanie szkół, że dzieciaki, jakieś targi szkół, tak? Że dzieciaki sobie mogą wybrać licea, sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I my z garstką naszej społeczności zrobiliśmy taką pokazową społeczność. Czyli dla tych właśnie adolescentów, żeby oni posłuchali. Co to jest adolescent? Bo ja tego czyli słowa nie rozumiem. Czyli okres dojrzewania. Aha, dobra. Okay. Czyli ta Iga, tak? Twoja Iga jest tak, w okresie adolescencji.
I powiem Ci, że to najbardziej chwyta za serducho. Bo to jest autentyczne. Oni są autentyczni w przekazie. Mhm. Czasami prosto, wprost, ale autentyczni, tak? Do bólu. Ja wielokrotnie po prostu mam takie wzruszenia. Jestem tak, czasami oczywiście my musimy też jako kadra trzymać granice, tak? Jest struktura, której oni muszą się trzymać i podporządkować. Brzydko brzmi podporządkować, żeby też tu nie było takiego wybrzmienia, że ktoś podporządkowanie przyrówna dociążeniu. Absolutnie, my nie jesteśmy ośrodkiem dociążeniowym, ale ta struktura, ten plan dnia jest kluczowy, tak? Czyli zajmujemy czas młodemu człowiekowi, żeby nie było przestrzeni na to myślenie, na ten spadek, no. Dokładnie, nastroju, tak? Czyli często oni w chacie nie mieli tych struktur, tak? Więc no mówimy o chociażby o ergoterapii, o pracy, więc no o higienie, tak? O takich, wiesz, rzeczach, czynnościach dnia codziennego. Zgubiłam wątek, ale już będę płynąć. Bo to wiesz, za dużo chcę powiedzieć, za dużo myśli w głowie, ale oni mnie chwytają za serce, bo widząc, tak, jak u nas terapia trwa 12 miesięcy, jak oni przyjeżdżają, jak funkcjonują na początku, jak funkcjonują po 3 miesiącach i wiesz, tak jak mamy Kacpra, który kończy po prostu terapię, jak po prostu rozkwitł. I to jest tak wzruszające. Taka duma rozpiera, no, to jest nagroda za wszystko, tak? To jest po prostu idź, fruń, leć, zdobywaj. Jak będziesz chciał, wracaj. Raczej wracaj nie na zasadzie leczenia, ale ty zawsze u nas masz otwarte drzwi, nie? Tak, bo on może zawsze tu wrócić, pogadać, tak. Nawet o sobie przyjechać, opowiedzieć. Tak. Tym małolatom, którzy tu trafią, wiesz, no, którzy tu trafili. Wiesz, praca z uzależnieniem to jest też przede wszystkim praca na zasobach, więc ten etap już monarowca, kiedy oni mogą, mają te wolne wyjścia, mogą poszerzać swoje pasje, rozwijać swoje pasje, próbować czegoś, tak? Mają no, na piłę, tak? Możliwości, to już dużo im daje. No bo oni jedną nogą są na zewnątrz, nie? Czyli muszą, mają już wiesz, wtedy telefony, dostęp do świata, to oni muszą ocenić, co dobre, co złe, nie? Czy ten schemat, aby na pewno, czy ja już tam nie kroczyłem, nie? Rozumiesz, tą drogą. A więc pięknie, bo mamy już sporą grupę monarowców i to jest taki naprawdę, nieskromnie mówiąc, sukces, ale nie tylko sukces naszej kadry, przede wszystkim sukces tego młodego człowieka. Ta siła walki, bo jesteśmy ośrodkiem dobrowolnym. W każdym momencie może przyjść o każdej porze dnia ten młody człowiek i powiedzieć, ja już nie chcę tu być. Oczywiście no, za tym idą rozmowy wspierające, my próbujemy go zatrzymać, ale no, bywa tak, że nie ma jednak jeszcze tej gotowości. Nie? Ale to małolat decyduje, czy to trzeba przerobić jeszcze z rodzicami? Nie. Tu u nas jest to ośrodek dobrowolny i tak samo przy przyjęciu do nas do ośrodka musi wybrzmieć od młodego człowieka, że tak, ja chcę podjąć leczenie. Oczywiście wiesz, my tu nie mówimy o wielkiej motywacji, bo ja rozumiem. Wiesz o co chodzi, ta motywacja to pojawi się w jakimś tam procesie, na jakimś etapie, tak, ale to, że chcę podjąć próbę leczenia, nie? Próbę, walkę. A powiedz mi jeszcze, wracając do rodziców, nas, rodziców, często jest tak, że dzieciaki, no jakby nie było, bo dla mnie to są dzieciaki, przychodzą i mówią, moi rodzice w ogóle ze mną nie rozmawiali. Często tak jest? Często. Często, dlatego mówię, że ta rola nasza terapeutów, tak, czy gabinetowych, czy poradnianych, no w każdym razie terapeutów jest taką pierwszą rolą korekcyjną dla tego młodego człowieka, nie? Że to my mu pokazujemy, że ten rodzic, ten dorosły, tak, że to tak wcale nie musi wyglądać. A rozmawiacie wtedy z rodzicami? To znaczy na pewno rozmawiasz, rozmawiamy, tak? Rozmawiamy, mówisz, wiesz, oni mamy swoje dzieciaki, dzieciaki mają swoich terapeutów, o tak, inaczej, w terapii indywidualnej, tak? Wiesz, to też jest tak, że czasami
jest mur i no niestety ty z tym domem nic nie zrobisz. Rozumiem. Nie przebijesz, tak? No i wtedy pracujesz z dzieckiem. Natomiast często też jest ta dobra strona, że rodzice rzeczywiście współpracują. Dlatego my często jakieś eventy tworzymy, organizujemy jakieś dni ogrodu. Teraz mieliśmy rocznicę i ci rodzice są w tym. Wiesz, oni przyjeżdżają, pomagają, uczestniczą, więc to jest fajne. Większość tak. Trudne jest to, bo tak jak już na początku wspomniałam, mamy też dzieciaki ośrodkowe, placówkowe, tak? Gdzie tych rodziców nie ma. Jest ciocia, jest jakiś wychowawca, tak? Więc są też trudne kawałki. Mamy kawałki do wyprostowania, to znaczy do zrobienia jeszcze człowieka z takiego... Ale oczywiście. To zresztą to i tak jest człowiek pogubiony, nie? No jakby nie było, człowiek zawsze będzie człowiekiem. Czy ja zawsze rodzicom powtarzam, jak przychodzą i mówią, co ja mam z dzieckiem zrobić? Trochę na zasadzie napraw dziecko, nie? Nie ma złych dzieci, są źli dorośli. Myślisz, że to przez nas wszystko? To też absolutnie nie chcę, żeby tak poszło, że wiesz, w takich mocno destrukcyjnych, tak? Że to nie dziecko, no dziecko nie jest złe, dziecko nie urodziło się złe, tak? Ono jest naszym lustrzanym odbiciem, to ono od nas czerpie wzorce, tak? No tak, no ale wiesz, dzieciaki, przykład mój, widzisz, córki. Nie wiem skąd to wyszło, ale normalnie jestem cholernie z niej dumny. Jak mi kiedyś powiedziała, bo tam pojawiła się w jej życiu taka dziewczynka. Ja mówię, dlaczego ona już nie przychodzi? Nie przychodzi do domu, tylko dlaczego ty się już z nią nie spotykasz? Bo nie. Przyjechałem do Polski. Ja mówię, dlaczego ty się nie spotykasz z tą dziewczyną? I wtedy mi córka powiedziała, że tato, jakieś szemrane towarzystwo, papierosy. Nie, ja nie chcę mieć ten. Jezu, mówię, dzieciaku, jestem dumny z ciebie, że tak zrobiłaś taką... Zobacz, no. Młody człowiek, który stawia granicę, nie? Czyli no, co za tym idzie, równa się wysoka samoświadomość i samoocena też, nie? No, ale... Że ona już umie dokonać wyboru. No tak, no ale ja do czego brnę? Bo wiesz, że my rodzice, ale też dzieciaki wychodzą na dwór i tam jest ta grupka, która wciąga. Rówieśnicy. Wiesz, ja też miałem swoją grupę. Która była bardzo ważna, ważniejsza niż ci rodzice nasi, nie? W pewnym momencie. Oczywiście. No. Bo rodzice byli ważni dopiero jak ja otrzeźwiałem, to wiesz. To wtedy doceniamy, dopiero, nie? Tak, tak. W wieku, nie wiem, no nie, no mama zawsze była ważna, ojciec też, chociaż nie miałem zbyt, no ojciec nie był taki wylewny, mama mi mówiła, że mnie kocha, tak? I w ogóle, i rozmawialiśmy, mama wszystko wiedziała o mnie. No ale też wiem, jak chłonie towarzystwo z podwórka, no. No. To, co mówię, przynależność do grupy rówieśniczej. No. Przecież to też trzeba jakby obserwować, z kim się nasze dzieci zadają. No, jakby... no tak. No, wiedzieć trzeba coś o tym dziecku. Dlatego ta relacja, tak? No, czasami też dla mnie, jak słyszę od rodziców, często to jest między mamą a córką, że my to mamy relację przyjacielską, kumpelską. I tu już mi się trochę tak lampka zapala, nie? Nie, no ja też uważam, że mam taką ale jak już jest przekroczona jakaś tam linia, no to sorry, no winę tu. Nie. Czyli wiesz, no nie... Uważam, ja tu zawsze tłumaczę, dokładnie, no. Dokładnie. To już jest konflikt ról, to ty się zdecyduj, jesteś kumpelą, czy jesteś matką, tak? Oczywiście tutaj możemy, wiesz, to jest temat, w którym my możemy płynąć, tak? Ale jest bardzo ważne i ja próbujmy słuchać tych dzieci. Przede wszystkim nie oceniać. Bądźmy. Nie krytykujmy. No jeżeli ktoś ciebie krytykuje, tak? Już nawet z pozycji osoby dorosłej. No ja, to cię też to wkurwia, no co ty? No oczywiście. I masz ochotę rozmawiać. Nie, no ja nawet, wiesz, że no, w poprzednim filmie ktoś mnie skrytykował, to nawet go teraz sprostowałem, bo mnie wkurwił i powiedziałem mu, co... Jest ci lżej. Nie wiem, czy aż tak bardzo do końca, ale delikatnie mu to wytłumaczyłem, bo nikt nie lubi krytyki. No nikt nie lubi. Jeżeli wiesz, konstruktywnej, o to jest, widzisz, bo
tu już się pojawia też, że możemy płynąć, tak? Jeżeli jest konstruktywna, tak jak my pracujemy na tej informacji zwrotnej, która ma być konstruktywna, czyli nie obraża mnie, ocenia mnie, krytykuje, że ktoś się poczuje urażony, tak? Mhm. Ja mówię, co ja, jak ja się poczułam i co ty byś ewentualnie mógł zmienić w swoim zachowaniu, tak? Czyli zobacz, no nie ma, no bo rówieśniczo teraz, no doskonale wiesz, jaki jest język młodych ludzi, tak? Tak. Ale czasami ja też mówię, ale wiesz co, potrafisz w jednej minucie tak mnie skrzywdzić i czasami mam wrażenie, że ten, że to nie jak grochem o ścianę, ja bym wziął za łeb, przykro mi było. Ale jak nie ma takiego wymuszania i usłyszysz te kocham cię i przepraszam, to nogi miękną, to siadasz na dupę, bo to w nieoczekiwanym momencie to usłyszysz, wiesz, takie kurcze. No. Najpiękniejsza rola, rola rodzica, tak? Ale zarazem bardzo trudna, z którą się po prostu śmieję się, że po prostu nic trudniejszego ja prywatnie, tak, w życiu nie doświadczam, jak rola rodzica, która po prostu, w której jest mnóstwo skrajności. Jest duma, jest lęk, jest strach. No to jest taka mieszanka wybuchowa, która no po prostu rozwala system, nie? Więc i myślę, że do tego nikt nigdy nie jest gotowy w pełni, tak? Do roli rodzica. Więc to też rodzice często przychodzą z takim poczuciem winy, że to ja coś spieprzyłam, ale nie skupiajmy się na tym, co było. Jest teraz i jest przyszłość, tak? My możemy budować coś nowego. No, to też, Jezu, weźcie, nie wytykajcie mi zaraz, że ja znowu o sobie. Jak ja mam na przykład awanturę czasami, awanturę, żeby kurwa zaraz nie pomyśleli, żeby... Słuchaj, będzie niebieska karta i zaraz zapukają ci. To ja często... Panie Puzon? No, weź pan się ogarnij, ale musimy dzieci zabrać. Ja czasami często to powtarzam. Dobra, to było, pokłóciliśmy się, zacznijmy od nowa. W dupie z tym. Mhm. Ja nawet ostatnio przy malowaniu mieszkania pokłóciłem się z moją Anetą. Już taka była atmosfera, już poszła do drugiego pokoju. Emocje opadły po pół godzinie. Mówię, dobra, w dupie, mówię, to już było. Mówię, daj buziaka, lecimy dalej. Bo widziałem, że i dzieciaki już, wiesz, Iga już wpadła do pokoju. To chodź, całość, ja ci pomogę. Nie? Wiesz, na całą atmosferę. Było, mówię, zostaw to w cholerę, zaczynajmy. Już. Czyli wiesz, to też nie jest tak, że my teraz zaczarujemy świat i dzieci nie będą w jakimś świecie bez kłótni i w ogóle, ale niech one widzą to, co jest konstruktywne po. Czyli my dorośli też mamy prawo, nie wiem, do emocji, tak? Do różnych zachowań, ale my później jak gdyby konstruktywnie to załatwimy, tak? Czyli też pogodzimy się, wytłumaczymy, dlaczego. Znaczy, wiesz, bo to też często jest taki proceder w domach, że te dzieciaki są odsuwane. Ty idź do siebie i się nie wtrącaj, bo to jest sprawa dorosłych. Nie. Na tym cierpi cały system rodziny. Więc my nie odpychajmy, bo jeżeli dobrze, no dziecko nie uczestniczy w kłótni, ale ono słyszy. Wytłumaczmy, dlaczego się dzieje. Oczywiście z pozycji trochę musimy zejść z tej pozycji dorosłego i na ten, powiedzmy, tak, poziom siedmiolatka, dlaczego tak się zadziało, dlaczego tata się zdenerwował, tak? No i można, nie? Czyli my poważnie już traktujemy to dziecko, a nie to dziecko się czuje takim niepasującym puzzlem w tej rodzinie, no bo w sumie oni się kłócą, ja nie chcę tu być, bo tu jest zła atmosfera, tak? Wszyscy się kłócą. Wszyscy się... Tak. Ja nieraz to słyszałem. Mamy prawo, naprawdę, do różnych skrajnych emocji, tak? Dzieci bardzo przeżywają. Ja wiem, jak Iga, bo ona jak... Już się staram nie kłócić z Anetą, wiesz? Ale to wy się znowu kłócicie, wiesz, albo w czemu wy się kłócicie? I ona już widzę te łzy w oczach. Wiesz, widzisz, nawet już pada, dlaczego wy się kłócicie, nie? Więc tu już jest, jak opadnie to, zaprosić ją do tej rozmowy, nie? Że no wyszło tak i czasami tak, nie? Głupota wychodzi, jak ty się w tym czujesz, że no przepraszam ze strony dorosłego, to jest chyba coś najtrudniejszego w ogóle, nie? Bo my oczekujemy, teraz mnie przeproś, przychodzi łatwo to karanie, tak? Zabieranie, ale to przepraszam ze strony dorosłego,
to chyba jest najtrudniejsze. Mhm. Nie, można się nauczyć mówić z serducha, przepraszam, bo to jest duże słowo. To jest bardzo ładne słowo. No, takie wartościowe. Bardzo. Wiesz. Kochajmy te swoje dzieci i tyle. Kochajmy, no. Kochajmy, czyli dajmy im poczucie, kochajmy i niech one czują, że są kochane i są ważne, nie? Bo każdy chce czuć się ważny. Ja, ty. No to ci się tak mówi, bo taka jest prawda. Dorosły chce, to... Dokładnie. To dlaczego dzisiaj? To my, dorośli, chcemy czuć się zaopiekowani, nie? Mhm. No. Chcesz dodać coś jeszcze na koniec? Bo idziemy robić ten... Jak to się nazywa? Bo to normalnie to by ktoś powiedział, że idziemy to na społeczność. Będzie. Nie, u nas jest to społeczność terapeutyczna, na którą bardzo chcę cię zaprosić, żebyś poczuł taki zupełnie już klimat, bo poznałeś klimat naszego ogrodu, terenu, kus naszych wspaniałych, domu też, ale prawdziwą moc i przekaz ma społeczność. Mhm. Oczywiście też tak podpowiem, że zapytaj dzieciaków, nie? Czy możesz uczestniczyć w tej społeczności. No i dobrze, że to podpowiadasz, bo tak, no kurczę, no ty, no one mogą powiedzieć, nie, weź, puzon, idź stąd. Myślę, że tak nie powiedzą, no ale... Nie, no jak idź stąd, no siadać gówniarze, mnie tu słuchać, tak. Wujek puzon teraz wam opowie, co ma do powiedzenia, jaram się tym, dobra. Dziękuję. Naprawdę jeszcze dziękuję. Ja czuję, że tu będę przyjeżdżał od czasu do czasu. Zapraszamy. Pewnie, że tak. Moi drodzy, zapraszamy do wspierania, polubienia, udostępniania, pisania komentarzy, jak to ja mówię, pocałuj mnie w dupkę. Nawet takie komentarze są mile widziane, bo to zwiększa zasięg. I jakbyście chcieli wspierać... Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Pile. Monar Piła. Serdecznie zachęcamy, ale też dziękujemy, bo dużo osób już nas wspiera. To też jest tak, że naprawdę... bez tych ludzi no nie byłoby, nie mielibyśmy tych wszystkich rzeczy, tak? Mhm. Więc to kwestia i materialna, kwestia jakichś rzeczy, teraz mamy zbiórkę farby, więc odzew jest niesamowity, tak? No dzieciaki, no społeczność też własnymi rękoma to wszystko tworzy. Tworzymy, no i przy pomocy ludzi, naprawdę przyjaciół naszej chaty, nie? Mhm. Więc tak, zachęcamy i jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc. Okej. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.